Cześć! Jest takie miejsce w Chałupach przy głównej ulicy. O, tu jest główna ulica. I zaraz jak ulica Bosmańska tutaj dochodzi do tego, do tej ulicy, jest taki mały park, można ćwiczyć, a przy tym parku jest ławeczka Wodeckiego. Naciskacie ten przycisk i wam gra, między innymi Chałupy Welcome To. I chyba kilka jeszcze piosenki. Tak, cztery chyba piosenki. Właśnie słyszycie chyba w tle. Tu musisz bliżej. Ile znasz uczonych ci poprzez noc, a tu dzień wstaje już kolorowo. O, słychać. I jest takie motto, bardzo ciekawe na te czasy. Co robić? Napis na ławeczce Wodeckiego. Uświadomić sobie, że jutra może już nie będzie. Nauczyć się żyć chwilą, która jest. To znaczy przyjąć, że wszystko to, co było, to było. Ale już tego nie ma. A to, co będzie, tak naprawdę nie musi się zdarzyć, a więc bawić się tak, jakby to był ostatni dzień naszego życia. Taka postawa dotyczy zresztą nie tylko zabawy. To ideał życia w ogóle. Zbigniew Wodecki. Taki cytat na ławeczce Wodeckiego w Chałupach. A tym przyciskiem możecie sobie zmienić muzykę, włączyć ją w ogóle, posiedzieć, odpocząć i przeczytać motto. To jest ta słynna plaża w Chałupach. Obszar 2426. Macie też adres internetowy. Jakby ktoś chciał. Plaża bardzo pusta. Jest prawie połowa lipca. No tak to wygląda. Czyli po prostu naturyści siedzą sobie za parawanami i tak naprawdę to jest bardzo takie zupełnie spokojne. To nie przypomina tego typu plaż w Chorwacji czy chociażby na południu Francji, nie? To jest polska wersja plaż naturystycznych. Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
A tak wygląda normalna plaża w chałupach. Tak zwana plaża tekstylna, albo plaża masowa, albo masy na plaży. Jak to woli. Dlaczego filmuję Varadero? Ponieważ kiedyś bardzo chorowałem na Varadero i akurat ten model mi się podobał. Poza tym, no jako używka mi się podobał. Jest bardzo ładny. A akurat tu idę z plaży i zwróciłem uwagę na tą Hondę, nie? Po prostu podobało mi się, ale do dzisiaj podoba mi się wszystko w tym motocyklu. No tak trochę głupio, bo filmuję kogoś, czyjś motocykl, ale chyba sobie jeszcze w życiu kupię.